Sycowie ma miejsce boom na inwestycje drogowe. W tym momencie na terenie gminy realizowanych jest ich aż 8. Odwiedziliśmy plac budowy z kamerą. Jest to przebudowa ulicy Szarych Szeregów w Sycowie na długości odcinka 700 metrów. Obecnie trwają prace kanalizacyjne. Inwestycja obejmuje również budowę ciągu pieszo-rowerowego i odbudowę nawierzchni. Termin realizacji inwestycji przypada na listopad bieżącego roku. Wartość inwestycji to koszt około 5 milionów złotych, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 400 000 zł. Kolejna inwestycja, która jest objęta również w zakresie Szarych Szeregów i która się za chwilę zacznie, to jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kaliskiej w Sycowie. Odcinek, który będzie w tej chwili przebudowywany, to jest odcinek 800 metrów. Inwestycja połączy się właśnie z inwestycją ulicy Szarych Szeregów. Zostały już podpisane umowy, przekazany plac budowy. Ogólny koszt tej inwestycji to jest koszt 2 milionów 200 tysięcy złotych. Ta inwestycja jest prowadzona przy współpracy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Gmina Syców kończy obecnie realizację inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Juliusza Kosaka w Sycowie na długości 500 metrów. Termin realizacji inwestycji był planowany na październik bieżącego roku, jednakże przy bardzo dobrej współpracy z wykonawcą robót inwestycja zakończy się wcześniej. W tej chwili trwają prace z ułożeniem już warstwy wiążącej nawierzchni, także koniec sierpnia jest planowane zakończenie inwestycji. Wartość inwestycji wyniesie około 3 milionów złotych, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 milionów 100 tysięcy złotych. W przyszłości najwięcej emocji mieszkańców gminy budzić będzie przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 22 miliony złotych. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.